Cześć, cześć kochani, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. My za chwilę wychodzimy, jesteśmy już po pysznym śniadanku. Nagrywałam wam właśnie relację na Instastories, że dzisiaj to totalnie mieliśmy pancake day. Wszyscy zajadaliśmy się naleśnikami, mieliśmy do wyboru miody, domowe konfitury, pożyczkowy dżem, nutelle. Także wszyscy naładowani, tak jak mówię, i zadowoleni. Pogoda piękna, na razie zapowiada się, że będzie ślicznie i słonecznie. Aczkolwiek sprawdzaliśmy i gdzieś tak po południu ma się trochę rozpadać. Co wam jeszcze chciałam powiedzieć, to to, że naprawdę bardzo się cieszę, że tutaj przyjechaliśmy, dlatego że tak jak wam wspominałam, jesteśmy w Spytkowicach i mamy tak naprawdę wszędzie blisko, bo i Zakopane, i Rabka Zdrój, i słuchajcie, Nowy Targ, i Czarny Dunajec, no i tak jak mogliście zauważyć, byliśmy również na Słowacji, więc lokalizacja jest świetna, a największym plusem naszej willi pod wyciągiem jest to, że słuchajcie, nie ma tu tłumów, jest cicho, spokojnie, dużo zieleni, otacza nas piękna przyroda, góry, nie jest tak, wiecie, tłoczne jak w Zakopanem, czy nie wiem, w Nowym Targu, czy w jakichś większych miastach, a tak naprawdę mając samochód, możecie się szybciutko przemieścić, wiecie, do tych znanych, kultowych, większych miast, miejscowości. Także dobra, kochani, nie przedłużam, dzisiaj mamy w planie zobaczyć Sarenki. Dzisiaj pojedziemy do Rabki Zdrój. No i słuchajcie, mamy tutaj fajny sklep spożywczy, którego u nas nie ma, bo to jest taki lokalny sklep spożywczy. No i po drodze widzieliśmy też Pepko, ale to jest takie typowo góralskie Pepko, więc też tam dzisiaj zawitamy. No i co? Tak rozpoczynamy dzisiaj dzień. Wczoraj właśnie zapomniałam wam jeszcze powiedzieć, że w tej karczmie kwaśnica była po prostu fenomenalna. Ja jak jestem w górach, to raczej się kwaśnicą. Nic mi więcej do szczęścia nie potrzeba. Więc dwie kwaśnice, które jadłam do tej pory, były fenomenalne, przepyszne. Więc jestem zadowolona. No i wczoraj też wam mówiłam, że troszeczkę się spaliliśmy na Gubałówce. Było przepięknie, słonecznie. Krzysiek, to wiecie, Krzyśka słońce łapie naprawdę bardzo szybko. Leoś już dzisiaj jest oliwkowy. Najgorzej ucierpiała Neldzia, bo naprawdę mocno opaliła buźkę. Ja troszeczkę dekolt, pierwsze słońce, słuchajcie, więc śmieliśmy się właśnie, że wróciliśmy po wczorajszej eskapadzie po prostu opaleni, muśnięci konkretnie słońcem. Pani, jesteśmy już w pierwszym miejscu, są tutaj Sarenki, to jest ogólnie taka osada rancho i dzisiaj jest zamknięte, ale pani powiedziała, że specjalnie nam otworzy, żeby dzieci mogły zobaczyć Sarenki i tą tutaj osadę. Zrobimy sobie jakieś zdjęcia pewnie, pogłaszczemy Sarenki, więc bardzo, bardzo się cieszymy. No i tyle. I mamy jeszcze Sarenki w Spytkowicach, gdzieś koło nas, także tam też zajedziemy po drodze. Bardzo, bardzo się cieszymy. To jest właśnie zagroda edukacyjna. Pani tutaj prowadzi różne wycieczki, oprowadza, opowiada i tak jak wam mówiłam przed chwilą, dzisiaj akurat jest nieczynne, bo są jakieś tam remonty, ale już pani właśnie przyjechała, więc bardzo, bardzo to miłe, że będziemy mogli wejść i zobaczyć. Tutaj ziarenka? Sypnę. No, chcesz wsypać dla króliczka? To może tej mamie tutaj wsypiesz? Może tej mamusi. A tu wsypiesz? No, no, to jest fajne, mamusi. Bo zobacz, tu wsypiemy, a tu wyleci. O, no mamusi z drugiej strony. No, mamusia głodna jest, wiesz? O, super. Saw you paint a picture of a face, a face that wasn't even close to mine. I know I shouldn't be in love, but it's so hard to move on.
still love you anyway. I'd give you the world like I promised I would. Proszę bardzo, przed chwilą byliśmy w zagrodzie, a teraz jesteśmy w Pepco. Ale ładne, zobaczcie, widzę, że już takie fajne rzeczy letnie, wiosenne. A jeżeli chodzi o Pepco, to kupiliśmy tylko to i później Wam powiem, dla kogo taka zabaweczka i dlaczego kupiłam takie rybki na patyku. A my, moi drodzy, jesteśmy w Rabce Zdrój, troszeczkę się przemieściliśmy, byliśmy w parku, właśnie wychodzimy, dzieci pobawiły się na placu zabaw, także wiecie, dzieciakom też potrzeba, więc posiedzieliśmy troszeczkę, dzieci poszalały, teraz idziemy na lody, także tak jak mówię, przemieszczamy się, to tu, to tam. Zaraz wszystko Wam opowiem. To jest nasz nowy kotek, zobaczcie. Tutaj jest zabawka dla naszego kotka. Historię kotka Wam opowiem. No i co, zabieramy kotka do domu? Tak! Zabieramy kota do domu. Hej! Hej! Kocik! A to jest zabawka dla kotka? Zaraz dzieci będą się z nim bawić. Zobaczcie, moi drodzy, my już po śniadanku. Tak, dzisiaj jest dzień naszego wyjazdu i od rana pada, więc śmieję się, że nawet niebo płacze na nasz wyjazd. Ogólnie pogoda nam się super udała. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie, jakie świeże powietrze, no idealnie jest. Także już kończymy pakować walizki, no i za chwilę wybywamy. A ja z tego miejsca jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, że to był cudownie spędzony czas, Willa pod wyciągiem, polecam każdemu. Super atmosfera, pyszne śniadania, cudowna lokalizacja, cisza, spokój, czyściutko, przyjemnie. Także jeżeli wybieracie się w góry, to koniecznie tutaj sobie sprawdźcie. Ja naprawdę, jak i cała nasza rodzinka, jesteśmy zachwyceni i na pewno tutaj wrócimy. Także Krzysiek już znosi walizki, my z mamą już kończymy wszystko pakować, zaraz będziemy znosić też już torby, bo zawsze tak jest, słuchajcie, że jak się wraca, to jest tego zdecydowanie więcej. Nie wiem dlaczego, w sumie żadnych pamiątek nie kupowałam. Stwierdziłam, że nie, no już nie będę przywozić, wiecie, żadnych kubeczków itp. itd. Także jesteśmy już po śniadaniu, kierujemy się w stronę Białego Stoku i powiem Wam, że strasznie jesteśmy tutaj jednogłośni, nie chce nam się wyjeżdżać. Jeszcze zdecydowanie, co najmniej 2 dni byśmy tutaj zostali, no i jednak potwierdza się tutaj u nas, czy morze, czy góry. Góry. Góry, góry, góry. I ja już jestem tego pewna w 100%. Jesteśmy kolejny raz i to niesamowite, jak tu jest pięknie. I zazdroszczę. Zazdroszczę Wam wszystkim, którzy tutaj mieszkacie w tych rejonach, bo to jest coś niesamowitego. I człowiek docenia, jaka ta nasza Polska jest po prostu piękna. Także tyle, kochani. Lecimy dalej z tym vlogiem. Wrócę wieczorkiem, zmontuję, żebyście mieli też co oglądać. No, zobaczcie. Tak szkoda odjeżdżać.
My mamy akurat pokój tutaj z tarasem i z takim pięknym widokiem, tak jak wam wcześniej mówiłam, tutaj na wyciąg. I jeszcze, moi drodzy, jeżeli chodzi o kotka, to opowiem wam wszystko w domu. To jest dłuższa historia, dłuższa opowieść, także już na spokojnie dzisiaj z domu się odezwę i całą historię kotka wam opowiem. Zobaczcie, dzieciaczki też się już żegnają z widokiem. Tutaj akurat z tego drugiego pokoju, zobaczcie, jest taki piękny widok. Tutaj jest altanka na ognisko. Proszę tu nie zaczepiać brata i siostry. Pięknie jest, zobaczcie. No i kochani, jesteśmy już w domu. No powiem wam, że troszkę nam podróż zajęła, robiliśmy dużo przystanków, także troszkę nam to czasu zajęło i śmiejemy się, bo tak, padało, a jak już zaczęliśmy się zbliżać do Warszawy, przepiękna pogoda, słonecznie i nie było nas kilka dni, muszę wam powiedzieć, że tak się zazieleniło, tak pięknie i zielono się zrobiło tutaj, jestem w totalnym szoku, jak jest pięknie. No i fajnie, cieszymy się, bo pogoda też ma być bardzo, bardzo ładna. Słuchajcie, będę się z wami żegnać, ale chcę jeszcze wam powiedzieć o naszym kotku kilka słów, dlatego że no mieliśmy małą przygodę z kotkiem, który do nas się, że tak powiem, znaleźliśmy kotka, może tak, jak wracaliśmy z karczmy, w poprzednim vlogu chyba wam pokazywałam. Słuchajcie, wracaliśmy z karczmy późnym wieczorem i po prostu przybłąkał się do nas kotek. Kotek szedł z nami cały czas, tulił się do dzieci, był, wygląda na to, że był oswojony i słuchajcie, bardzo przestraszony i słuchajcie, kotek przywędrował z nami aż do naszej willi. No i zostawiliśmy kotka w bezpiecznym miejscu, rano wstaliśmy, kotek był cały czas przy willi, cały czas przy nas. Wszyscy, że tak powiem, o kotka zadbaliśmy, i my, i inne osoby, które przebywały właśnie tam. Daliśmy mu mleczko, daliśmy mu jeść. Kotek oswojony, młodziutki, cudowny, z takim języczkiem wspaniałym. Wiecie, było ciemno jak szliśmy, tak? Ruchliwa ulica, szliśmy ruchliwą ulicą, więc po prostu tak z mamą przeżywałyśmy, żeby tylko nie wybiegł na ulicę, żeby tylko się nic nie stało, a on cały czas noga w nogę łasił się do nas, chciał na rączki. Słuchajcie, też spytaliśmy się w tym miejscu później, skąd wzięliśmy kotka. Nikt nie wie, co to za kotek, skąd się wziął. I powiem wam, że jak wstaliśmy rano i go zobaczyliśmy na ganeczku właśnie przy naszej willi, jak radośnie nas witał, jak łasił się do dzieci, jak się do nas przytulał, to moja po prostu już głowa, moje serce, zabieramy kota po prostu do domu, nie dam rady go zostawić. Leoś mówi, mamo, zabierzmy kotka. No i słuchajcie, była jeszcze w tam u nas para taka w willi i oni też po prostu stracili głowę dla tego kotka. Ten kotek był tak uroczy, tak miły, tak oswojony, tak chciał się przytulać. No i słuchajcie, też kupili mu jakieś tam jedzonko, daliśmy mu wodę i tak dwie noce, słuchajcie, kotek cały czas był. W ogóle bardzo chciał wejść do willi, bardzo chciał się przytulać. Tak jak mówię, w miejscu, w którym go znaleźliśmy, nikt nie wiedział, co to za kotek, więc wzięliśmy go do siebie, w sumie sam z nami przyszedł, no i chcieliśmy go po prostu zabrać. No i wstaliśmy dzisiaj rano, pełni takich, wiecie, obaw, co dalej z kotkiem, ale kotek fajnie się już zadomowił. No i Patrycja, która zajmuje się willą, stwierdziła, że zabierze go do domu. No i żeśmy się wszyscy spotkali przy śniadaniu, para, której kotek też skradł serca, nie mogła przez kotka również spać, pytali znajomych, czy ktoś by nie chciał właśnie kotka, no ale okazało się przy śniadaniu, że Patrycja, tak jak mówię, która zajmuje się willą,
stwierdziła, że zabiera kotka do siebie, do swoich dzieciaków. Po prostu szedł taki ciężar, słuchajcie, ze mnie. Leo troszkę płakał, bo chciała jednak kotka zabrać do domu, ale wytłumaczyła mu, że taka podróż bez transporterka, wiecie, dla kotka to jest jednak długo bardzo, to jest duży stres dla niego i nie ma też co go zabierać z jego po prostu tego środowiska. No i wiecie, i wszyscy żeśmy się spotkali przy śniadaniu, szczęśliwi, zadowoleni, że kotek będzie miał cudowny, ciepły dom. Także, no tak, znaleźliśmy kotka, bardzo fajnego, milutkiego, przesłodkiego i bardzo się cieszę, że ta sytuacja tak została rozwiązana, że kotek będzie miał dom, że będzie szczęśliwy, że będzie w cudownych rękach, pod wspaniałą opieką, bo naprawdę powiem wam, że no... Przez te dwie noce taki miałam niepokój, ale no, kotek po prostu przewspaniały, przewspaniały. Także taka historia, moi drodzy, właśnie z kotkiem. On po prostu musiał się gdzieś skupić, tak mi się wydaje, dlatego że był po prostu, wiecie, nie miał obroży. Był malutki, młodziutki, ale był bardzo potulny. Chciał się przytulać, chciał się bawić, taki rozumny, miał takie piękne oczka. Także kotek będzie miał nowy domek i ja jestem szczęśliwa i spokojna, że kotek będzie miał po prostu dobrze. Dobra, bo mi rękę urywa, kochani, żegnam się z wami. Wiecie, jak to jest, jak się wraca, ogarnianie, sprzątanie, rozpakowywanie i od jutra wracamy już po prostu do normalności. Także ściskam was serdecznie, buziaczki, do następnego, hej, pa!